Biegacze na start. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w regionie odbędą się dwa półmaratony. To PKO Półmaraton Bytomski i Półmaraton Tyski. Do tego pierwszego jeszcze można się zapisywać, drugi startuje już w najbliższą niedzielę. Paweł Jędrusik. W Bytomiu półmaraton odbędzie się po raz 14. Tu jednak nie trzeba biec ponad 20 km, bo na uczestników czekają także dystanse nieco ponad 10 km i ponad 5 km. Jeszcze można się zapisywać, a wśród tych, którzy ukończą bieg, będą rozlosowane nagrody. Trasa jest bardzo trudna. Dużo podbiegów jest, różnych takich tych. Płaski odcinek jedynie jest przed metą z górki, ale to jest krótki odcinek 600 metrów, także trasa nie należy do najłatwiejszych. Oprócz tych wyzwań sportowych będą też nagrody. Tak, nagrody. Główna nagroda będzie dla wszystkich, którzy kończą bieg w określonym czasie od godziny 11 do 14. Obojętnie, który on będzie, czy będzie pierwszy, czy ostatni, będzie do wylosowania samochód. Półmaratończycy staną także do rywalizacji w Tychach. Tam bieg rozpocznie się w niedzielę, a trasa poprowadzi ulicami miasta oraz wokół Jeziora Paprocańskiego. Poza biegiem głównym w tym roku mamy zarówno i sztafety, natomiast taką mocną również kategorią w naszym biegu jest konkurencja rodzic z dzieckiem w wózku. Pokonują pełny dystans półmaratonu, natomiast dzieciaczki muszą to wytrzymać w wózkach. Również w tym roku nowość, osoby z niepełnosprawnościami na wózkach aktywnych również biorą udział w naszym biegu. W ramach tyskiego półmaratonu odbędą się również biegi dla dzieci na krótkich dystansach.